Podanie coinsy z wieloma metodami płatności oraz różnymi sposobami transferu monet zapraszam Was do ultimatecoinexchange.com. Przy kodzie N3J macie 5% więcej. Zapraszam! Dobra, to nie ma w takim razie co przedłużać, tylko już lecimy normalnie z karierą, moi drodzy. Tomasz Koparli, Chelsea, dawno tego w sumie nie widziałem. Zobaczmy sobie, jak się prezentuje sytuacja w tabeli. Cześć, witam wszystkich, którzy wbili. Jesteśmy na drugiej lokacji, przed nami jest Manchester City i mamy cholernie dużą stratę do Manchesteru City. No ale mamy to jedno spotkanie mniej rozegrane, no ale tak czy siak, tutaj wydaje mi się, że no nie ma szans, że tak to określę, żeby ugrać to Mistrzostwo Anglii tutaj. Zerknijmy sobie na pozostałe puchary, jak to wygląda. W FA Cup, okej, będziemy grali z West Bromem. Puchar Capital One Cup oczywiście wygraliśmy już, Puchar Elite Azji też. Mnie interesuje Liga Mistrzów, aha, z Lazio będziemy grali. Dobra, a tak czy siak teraz jest przerwa reprezentacyjna, więc możemy polecieć sobie z przerwą reprezentacyjną. Chyba jest przerwa, a nie, już jest przerwa reprezentacyjna. A to mnie zrobili w ciula. Przełożone spotkanie, dobra. Nagroda z FA Cupu, fantastycznie. Konferencja prasowa za Aston Villą. No jak? Za tydzień podbój Hiszpanii, no to fantastycznie, cieszę się. Jak najbardziej, stary, słowa dotrzymam w 100%. Tylko bilet lotniczy do Hiszpanii będę musiał jakoś skombinować, ale damy radę jakoś. Dobra, to zmotywujemy sobie Chelsea, dlaczego by nie. John Stones odniósł kontuzję, cholera jasna. Co to w ogóle jest za wstęp? A to pech. Widzieliście kiedyś oficjalnego maila, to dajmy na to jest asystent do trenera, ale widzieliście maila, który się zaczyna słowami zamiast witam, dzień dobry, to a to pech. Tak średnio powiedziałbym. Dobra, to w takim razie możemy sobie powoli przejść do spotkania z Aston Villą. A zerknijmy sobie na kalendarz. Jakie my spotkania mamy? O cholera, sporo mamy tutaj spotkań. Dobra, to ja bym zrobił tak, moi drodzy. BPL tak czy siak nie mamy szans wygrać, więc ja bym sobie BPL odstawił na taki drugi plan, że tak to określę. A skupiłbym się na Lidze Mistrzów, bo Ligę Mistrzów mamy szansę wygrać tak samo jak chociażby FA Cup, więc... Mecze z BPL te tutaj ze Swansea i z Aston Villą bym przestymulował nieco słabszym składem, a zagrałbym sobie mecze z Lazio, rewanż z Lazio i oczywiście mecz z Arsenalem. Wydaje mi się, że jest to całkiem dobry pomysł, więc... czy live będę codziennie? Tak. Dobra, to przejdźmy sobie Chelsea, Simulka, Falcao, Costa, Kennedy. Dobra, to jest okej skład. W takim razie możemy sobie jak najbardziej przestymulować to spotkanie i miejmy nadzieję, że to wygramy. Aston Villa, raport zwiadowczy, 4-2-3-1 formacja, ostatnio dwie przegrane i jeden remis. Więc powinniśmy raczej wygrać to spotkanie, tylko że no skład tak czy siak nie gra pierwszy, więc... O, Fabregas, dobra, ładnie, sobie już pominiemy. No i dobra, 1-0, bardzo się cieszę, jeszcze Sinclair miał karnego i go chybił, ojej. Dobra, to jest dobrze, jest szczęście. Dobra, to w takim razie, moi drodzy, przejdźmy sobie do treningu w takim razie. Wczytajmy sobie poprzednią sesję treningową i przesymulujemy sobie jeszcze raz te wszystkie treningi. Jak najbardziej może to być rozwiązane w ten sposób. DCD... O, dobra, Zuma się rozwinął. Spoko, jestem zadowolony. Konferencja prasowa. Rozmowa z zawodnikami. Najwyższy czas, żebym w końcu zagrał. Loftus-Cheek. Chłopie, no powiem ci, że... Trochę mi wyleciałeś jak Filip z konopi z tym spotkaniem, ale dobra, spróbujemy coś pomyślimy. Pochwalimy sobie naszą drużynę. I przejdźmy sobie do zespołu. Dajmy sobie na domyślny skład Chelsea. I przejdźmy sobie do spotkania z Lazio. I tutaj będziemy mogli się skupić na składzie już całkowicie. Zobaczmy sobie najpierw, jak tutaj się prezentuje nasza podstawowa jedenastka. Koszta ma żółtą kartkę, więc musimy uważać na wszelakie faule w wykonaniu tego zawodnika. Później jest Fabregas, Matic, Baba, Stones, Cahill, Iwanowicz. Ławka jest w porządku, ale dobra, w takim razie jak nas poprosił Loftus-Cheek, to spełnimy jego prośby, damy go na ławkę i musicie mi przypomnieć, żebym wpuścił później Loftus-Cheeka w trakcie spotkania. A tak poza tym to wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Ewentualnie Zoomę bym mógł zmienić za Cahilla, bo Cahill jest trochę podmęczony.
A tak to wszystko jest w jak najlepszym porządku, moim skromnym zdaniem. Royce, Lewandowski, Costa, Rodriguez, Matić, Fabregas. Fantastycznie. Zapisujemy zmiany. Witamy Państwa, mówi Dariusz Szpakowski. Obok mnie na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. W ćwierćfinale Pucharu Mistrzów nie ma już słabych drużyn. Dojście do tego etapu nigdy nie jest przypadkiem. Dokładnie tak. Oba zespoły jak na razie prezentowały się bardzo dobrze, ale pozostaje pytanie, czy piłkarzom uda się podtrzymać dobrą formę także w dzisiejszym meczu. Ja jestem pełen nadziei, że się uda. Gra przeciwko Lazio. Dobra, trzeba, przejdźmy sobie do składów i zobaczmy, jak się prezentuje nasza jedenastka. I jeszcze raz, rozpoczynając od bramki: Thibaut Courtois na lewej stronie, Baba, później Stones, Zuma, Iwanowicz, później Matić, Fabregas, na środkowym pomocniku ofensywnym oczywiście James Rodriguez, lewa strona to Royce, Lewandowski i na prawej stronie Douglas Costa. I teraz spójrzmy na jedenastkę Lazio. Tutaj powiem wam szczerze, że troszeczkę się obawiam, jak to wszystko się będzie prezentować. Jest Candreva, Marchetti na bramce, z tego co tutaj widzę, De Vrij, Mauricio, Basta, Felipe Anderson. No tutaj zdecydowanie Felipe Andersona i Candrevy trzeba się obawiać na ataku. Dobra, rozpoczynamy sobie, moi drodzy, to spotkanie. Nie ma co przedłużać, tylko lecimy z tematem. Dobra, wypuśćmy sobie po raz kolejny Royce'em, to jest Rodriguez, dobra. Rodriguezem możemy zejść do środka, cały czas James przy piłce, uderzy, ej, czy to nie jest karny? Mniejsza z tym, Fabregas, przepiękne wykończenie, moi drodzy. James Rodriguez wyprowadził fantastyczną akcję razem z Douglasem Costą, a ostatecznie Fabregas dobiegł do piłki i w 20 minucie prowadzimy już 1-0. No ale trzeba przyznać, że 90% tej akcji zrobił właśnie James Rodriguez. Ale naprawdę fantastyczne uderzenie Fabregasa. 1-0, super. Można wyjść na kontrę kimś, wtedy znowu tutaj jest James Rodriguez. Oj, ale błąd fatalny i w 27 minucie. Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, kto tutaj krył Bastę, ale jest to naprawdę fatalny błąd. Jeszcze raz chcę tu zerknąć, kto tutaj go krył. Popatrzmy, kapitalna technika, prawdziwy wirtuos lewego skrzydła. Nie mam pojęcia, kto go krył, ale on go nie krył, on sobie podskoczył. Aha, czyli Fabregas jak wcześniej strzelił bramkę, to tak teraz, no, trochę średnio pokrył. To jest właśnie piękno futbolu. No i wracamy właściwie do początku, 1-1. No i dobra, moi drodzy, pierwsza połowa zakończona. Powiem wam szczerze, że spodziewałem się nieco więcej chyba, ale naprawdę Lazio świetnie wykonuje stałe fragmenty gry. Niebezpieczni są, naprawdę. Ale dobra, teraz się mogą spodziewać więcej. Royce, świetne dośrodkowanie, ale po raz kolejny defensywa. Powiem wam szczerze, że chyba próba pokonania górą Lazio to nie jest najlepszy pomysł. Bardzo dobra, solidna gra. Ale spróbujemy, dobra, klasyczne rozwiązanie, tu jest Iwanowicz. No i niestety to jest to, co mówię. I Royce, uderzenie, ale broni Marchetti. No i teraz Rodriguez. Nie ma bramki. Jak on tego nie zmieścił w siatce? To była idealna szansa na 2-1 w tym meczu. Dobra, Loftus-Cheek, mówiłem ci, że dam ci zagrać. No to niech będzie, słowa dotrzymam. I poza tym sobie wprowadził Traore zamiast Lewandowskiego i Kennedy'ego zamiast Rodriguez'a. Mam nadzieję, że mi się to opłaci i że to przyniesie jakiś efekt. Zamierzony najlepiej. Oj, dziura w środku pola straszna. No ale dobra, strzał naprawdę dziwny, ale na szczęście nie w bramkę. To przyjęcie Kennedy'ego było za to beznadziejne, a nie dziwne. Mauri, traf, Mirosław Kloze, bramka. I to oni teraz prowadzą w tym meczu. No i cóż, powiem tak. 2-1 i przegrywamy z Lazio u siebie. No, zdecydowanie nie jest to dobry rezultat. Ależ się wprowadził do gry. Ale wejść na boisko i już strzelił bramkę. Obrona się zachowała naprawdę fatalnie, szczerze powiem. Niekoniecznie najlepszym sposobem gry w FIFA jest granie w karierę, bo ona jest strasznie oskryptowana. I jeżeli po 85 minucie, nie dość, że komputer zawsze gra na czas, to jeszcze po 85 minucie zaczyna podawać piłkę do siebie i staje w rogu boiska. No i cóż, przegrywamy to spotkanie 2-1, ale naprawdę fatalnie się grało w tym spotkaniu. Rozpoczęliśmy bramką, a od 70 minuty, jak już komputer strzelił na 2-1, zaczął grać na czas, podawał sobie piłkę na swojej połowie i nie dało się mu jej odebrać, więc no niestety pierwsze spotkanie w plecy. No to dobra, no to lecimy w takim razie dalej. Biuro, konferencja prasowa.
To jest przed spotkaniem ze Swansea. Przydałoby się zmotywować naszą drużynę, bo naprawdę tamten mecz był słaby. Cześć trenerze, uważam, że mógłbym zarabiać więcej, byłbym wdzięczny, jeżeli chciałbyś przejrzeć moją propozycję. No dobra, nie będzie, przejrzę tą twoją propozycję. Cahill. Na ile ty chcesz? Na jeden rok przedłużyć? No, chciałbym przedłużyć z tobą, ale póki co nie ma pieniążków. Muszę powygrywać jeszcze coś i wtedy będę mógł ci coś dać. Póki co, no sorry Cahill, ale nie. Dobra, Ramirez chce zagrać w najbliższym meczu z tego co widzę. Dobra, to sobie zagrasz Ramirez. Okej, okay, skład jest okej. Okay. To symulujemy sobie spotkanie ze Swansea. I obyśmy to też wygrali, chociaż te BPL to tak jak mówię, jest tak czy siak już poza naszym zasięgiem mocno. Ale jest szansa, że coś innego się pojawi, jakieś inne trofeum. Chociaż póki co to ta Liga Mistrzów nie wygląda optymistycznie. Dobra, i tak jest, 1-0, Oscar, wygrywamy to spotkanie, więc jestem zadowolony jak najbardziej. Konferencja prasowa. Prowokujemy ostatni mecz, a co? John Terry jest zawieszony z powodu zbieranych żółtych kartek, okej. Dobra, dajemy sobie domyślny skład. I teraz trzeba... O, fuck, mogłem zrobić trening. Cholera jasna, dobra, mniejsza z tym. Ale dobra, zagrajmy sobie tutaj spotkanie, oczywiście tak jak powiedziałem wcześniej. Zagraj mecz. I trzeba ogarnąć skład na to spotkanie. Muszę sobie wziąć zawodników, którymi się zdecydowanie najlepiej gra. Bo póki co to nie wygląda kolorowo, tak powiem. Dobra, pierwszy mecz. Zakończony wygraną Lazio 2-1. Będzie trudno, tak powiem. Pierwszy mecz na wyjeździe i awans mają już prawie w kieszeni. Obrona korzystnego wyniku na własnym stadionie zawsze jest łatwiejsza. W dzisiejszym spotkaniu Lazio zagra przeciwko Chelsea. Nie, Bartek, będziesz mógł spokojnie. Afera Calciopoli z 2006 roku, związana z ustawianiem meczów, która odbiła się szerokim echem w całej piłkarskiej Europie, nie była pierwszym tego rodzaju doświadczeniem w historii klubu. Już w 1980 roku Lazio wraz z Milanem zostały... No to wszystko jasne, Lazio ustawiło poprzedni mecz. Dobra, mamy składy. Lazio, czy jakieś zmiany są tutaj? Tak, są... A nie, chwila. Są zmiany, czy nie? Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-5-1. Nie. Wydaje mi się, że jest bez żadnych zmian. Natomiast nasza drużyna zdecydowanie... Są zmiany i to spore. Zdecydowanie Hulk na ataku to jest... Spory. Realizator prezentuje nam teraz dzisiejsze ustawienie Chelsea. Hulk, uderzenie i może jeszcze dobitka jakaś. No i spalony, a bramka była, dlaczego? A to była ta szansa, żeby już było 1-0 dla naszej drużyny tak szybko. Nie, no ale dobra, no nie będę zaprzeczał, dosyć wyraźny ten spalony. Kapitalna wrzutka. Świetnie wypiąsł. Ale dobra, Rodriguez z dystansu i znowu obok słupka. Każdy strzał Jamesa w tym meczu ląduje obok słupka i to naprawdę blisko. Trzeba zacząć strzelać w bramkę, panie James. O Boże, to jest 3-1, a nie dramat. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. To co się w tym spotkaniu dzieje, to mi wykracza po prostu poza jakiekolwiek wyobrażenie. Fabregas nie trafił w piłkę, on jest beznadziejny w tym meczu, naprawdę. Co z tego, że strzelił bramkę, jak teraz nie może trafić w piłkę, nie wygrywa żadnej główki, naprawdę fatalnie, serio. Hulk też mnie trochę zawodzi. Nie! Marchetti, zastrzelę cię, chłopie! Piąty strzał i piąty strzał, bronisz albo jest obok słupka. A James też strzela prosto w niego. Boże, widzisz i nie grzmisz. Lewandowski po raz kolejny wznowią odrzut rożnego. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Tu jest Lewandowski. I kolejny rzut rożny, super! No, lewy teraz... Kolejny rzut rożny! To...
To się dzieje naprawdę, moi drodzy. I czyżby teraz kolejny rzut... Ramirez, kogo ty chciałeś zabić tym strzałem? Stones. Pokazują mu się partnerzy. No, i teraz James. James, tak! Jak on to zmieścił? Bierz tą piłkę, lecimy, czas! No, bierz piłkę! Co za koleś? Dobra, mniejsza z tym, 73. minuta, moi drodzy, 1-0. Robimy comeback, ale nie mam pojęcia, jakim cudem to James zmieścił. Nareszcie mu się udało strzelić. 5 strzałów kompletnie beznadziejnych, albo strasznie blisko słupka, albo bronionych centralnie przez Marchettiego. A teraz Marchetti, fatalna interwencja, no i się nam udało. Prowadzimy 1-0. Tylko obawiam się, że teraz komputer znowu zacznie grać na czas, skoro im to daje wygraną. I chyba to się zaczyna dziać, moi drodzy. Tak, spójrzcie na to. To się kurna dzieje naprawdę. Dobra, atak całą drużyną, jolo. Najwyżej mi strzelą i już nie awansujemy na pewno, ale trzeba walczyć. No jak teraz strzelą na 1-1, to już ko... No i patrzcie! Co za chore gówno, ja pierdzielę! Patrzycie teraz, jak odpadam z Ligi Mistrzów, ale to jest... Ale czego się spodziewałem? Grania na czas od 70 minuty, tak jak w pierwszym spotkaniu? 4 minuty doliczone, to jest ta szansa. To jest ta szansa. Tak, tak, tak jest! Tak jest! Udało się! Tak! Tak! 94. minuta, moi drodzy, 2-0, Robert Lewandowski! Robert! Tak! Haha! Boże, ucieszyłem się prawie jak Chelsea wygrali Ligę Mistrzów 2000. Tego gola z innego kąta. O mygy! Jezu, jak się jaram! Teraz defensywny, wszystko. O, teraz sobie pograj na czas, Lazio. Teraz sobie pograjcie. Gnoje. Kosa. No przepiękny wykop Kurtua. O to chodziło, moi drodzy. I tak jest. Uzasadniona radość Chelsea. Awansujemy do Ligi Mistrzów po takim comebacku, moi drodzy. Półfinał Ligi Mistrzów jest nasz. Tak jest. Dlatego nienawidzi się grać kariery, bo grają na czas, komputer strasznie gra na czas, ale udało się oszukać system. Tak jest, moi drodzy. Dzięki wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Jestem super zadowolony. I tym pozytywnym aspektem, moi drodzy, awansem do półfinału Ligi Mistrzów kończymy sobie etap z kariery Chelsea. Naprawdę dzięki i mega było, naprawdę mega.